Proszę Państwa, znajdujemy się na Moto Veteran Bazarze w Boi się. Dla wiadomości Mariusz Kolonko. Max Kolonko. Jeszcze raz. Cięcie kończymy. Tak jest wymyślony po to, żeby właśnie kula, która uderza w taki nic, taką śrubę, po prostu po tym zarysie się zsunęła. Łódzki Moto Veteran Bazar to jedno z największych i najbardziej znanych miejsc, gdzie kupić można niemalże wszystko, co wiąże się z techniką motoryzacyjną. Odbywa się 4 razy w roku, ale styczniowa edycja jest wyjątkowa, bo poświęcona także miłośnikom historii, kolekcjonerom i rekonstruktorom. I tym razem atrakcji nie zabrakło. Można było zobaczyć niewielkie dioramy, porozmawiać z rekonstruktorami, obejrzeć wojskowy sprzęt, ten drobny i ten ciężki. Jak mówił Jacek Kopczyński, organizator Motoweteran Bazaru i znany łódzki kolekcjoner, impreza wyrosła z pasji, która jest kołem napędowym wszystkich działań. Po pierwsze, kręci mnie to nadal. Też jak tutaj większość osób jestem nadal hobbystą. Interesuje mnie pozyskiwanie różnego rodzaju drobnych przedmiotów. Szukam brakujących części, detali do moich pojazdów i nie wyobrażam sobie, żeby tego tu w naszym mieście nie robić. Ta giełda, to spotkanie kolekcjonerskie się bardzo przyjęło. Staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom publiczności. Myślę, że dzisiejszy dzień, pomimo tego, że zima troszeczkę nas dzisiaj przycisnęła do muru, pokazuje, że jest duża frekwencja, duże zainteresowanie, wszyscy doskonale się bawią. Motobazar to przede wszystkim możliwość spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach, szczególnie jeśli dotyczą one rekonstrukcji historycznej. To diorama z Halftrackiem, którą przygotowała grupa Normandia 44. Dzięki wspaniałej prezentacji do grupy być może dołączą kolejni fascynaci, tacy jak Andrzej. Pojechałem raz na pierwszą inscenizację, drugi raz. No i interesowało mnie to od dziecka. Bardzo mnie zawsze interesowała Armia Stanów Zjednoczonych, historia sił zbrojnych. Głównie przez filmy, też przez media, przez książki, gry, czyli właśnie kulturę masową. I spotkałem właśnie na jednej z inscenizacji, spotkałem członków Stowarzyszenia Normandia 44. Zaprosili mnie do siebie. Uznałem, że byłoby to... Mógłbym z nimi zacząć tą przygodę z rekonstrukcją. Choć Normandia 44 odtwarza głównie 2. Batalion Saperów 2. Dywizji Piechoty, są wśród nich także elitarni spadochroniarze 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To jedna z okazji, aby przyjrzeć się ich wyposażeniu i uzbrojeniu. A teraz szybki rzut oka na jedną z młodszych stażem grup rekonstrukcyjnych, Suomen Armeija, czyli armia fińska, której historia zafascynowała Macieja. Wojna zimowa, jak i cały wkład Finlandii w II wojnę światową jest dość zapomniany. Przyczyny tego są takie, iż po II wojnie światowej w bloku wschodnim ta wojna była tematem tabu na równi niemal z Katyniem i po prostu nikt nie mógł wiedzieć, że taki mały kraj zadał takie ogromne straty Armii Czerwonej, która przecież wyzwoliła Europę spod okupacji Hitlera. Z kolei zachodni historycy nie mówili nic na temat tej wojny, tego narodu i tego udziału ich w II wojnie światowej z czystego rodzaju pewnej zemsty za to, iż w 1941 roku Finowie przyłączyli się do ataku na Związek Radziecki razem z III Rzeszą. Broń automatyczna będzie miała... Broń podobna do radzieckiej pepeszy to w rzeczywistości jej pierwowzór, fiński Suomi. Ciekawostką był też oryginalny przedwojenny kompas z fotografią jej wcześniejszego właściciela. A to kolekcja należąca do Swarzędzkiej Grupy Rekonstrukcyjnej pierwszej samodzielnej kompanii Komando. Komandosi to jedna z grup, które z Moto Veteran Bazarem związane są najdłużej. W zeszłym roku obchodziliśmy 25-lecie całej działalności od czasów harcerskich. Moto Veteran Bazar, tradycyjnie otwarcie rekonstruktorskie nowego 2013 roku. Tym razem postanowiliśmy przedstawić przygotowania żołnierzy pierwszej samodzielnej kompanii Komando do bitwy o Monte Cassino. Tutaj widzimy elementy zawieszenia, których jest dopiero część, tak? My w tej chwili to budujemy, więc mamy tutaj zębatkę koła napędowego.
A teraz szybki przegląd pozostałych ciekawostek rekonstrukcyjnej części motobazaru. Replika tankietki TKS, projektu Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej. Choć to nie oryginał, na pierwszy rzut oka trudno go odróżnić, bo powstał według oryginalnych planów dzięki technologii 3D. Jest to najnowszy projekt, który prowadzimy i chcemy tę replikę zbudować do końca, żeby była w pełni sprawna z oryginalnym zespołem napędowym, jeżeli się uda nam go znaleźć. Natomiast co do karoserii, zawieszenia, wszystko będzie zgodne z oryginałem. W tym egzemplarzu, czyli w 303A, było to... Tuż obok replika Goliata, niemieckiej zdalnie sterowanej miny, kojarzącej nam się z historią powstańczych walk w Warszawie. W lewym podawana była komenda naprzód, prawym manipulatorem skręt w lewo bądź skręt w prawo. Kiedy Goliat dotarł do celu, przy pomocy tego kluczyka, który był na łańcuchu umocowany, uruchamiało się induktor i wysyłało się impuls elektryczny, który powodował detonację zapalnika oraz materiału wybuchowego, który przewoził. Wróćmy jednak do TKS-a, który był obok czołgu 7TP podstawową bronią polskich sił pancernych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Oprócz repliki można było zobaczyć także oryginał, jeden z dwóch, które posiada Jacek Kopczyński. Drugi, pełniący w tej chwili rolę wzoru, stoi w podpoznańskim zakładzie Artura Zysa, szefa pancernych magików, którzy remontują TKS-a sprowadzonego z Norwegii. Pracę przy TKS-ie poznańskim, mam tą przyjemność, satysfakcję, że mogłem pomóc. Zawiozłem tam swój egzemplarz, ten właśnie norweski, gdzie na pewno wydatnie przysłużył się do postępu prac. Jeżeli będzie jeszcze w dalszym ciągu jakaś potrzeba ze strony poznańskiego TKS-a, tak powiem, bo to już jest, że jest norweski, jest NKM, jest poznański, jest warszawski, więc mówmy już, że jest poznański. Poznański TKS w moim przekonaniu będzie bardzo interesującym egzemplarzem z pewnych względów. To się okaże na samym końcu i myślę, że też będziemy mogli kiedyś razem w jednej kolumnie pojechać. To jest z kolei rzecz, wydaje mi się, niezwykle interesująca. Mianowicie są to dwie oryginalne łuski od armat, które stosowane były między innymi na pancerniku Schleswig-Holstein, kaliber 28 cm. Pocisk jest wierną repliką średniego pocisku do tego działa. Ważył w oryginale 315 kg. Na koniec jeszcze rzut oka na ciekawą kolekcję amunicji zaprezentowaną przez Muzeum z Piotrkowa Trybunalskiego. To rekonstrukcja pocisku z pancernika Schleswig-Holstein, a to amunicja do Schneidera, czyli francuskiej armaty polowej będącej na wyposażeniu Wojska Polskiego w 1939 roku. Jest tutaj kilka typów pocisków, które były stosowane w polskiej artylerii. Głównie pociski odłamkowe, niemniej jednak jest tutaj też taki rarytasik, jak to się mówi, a mianowicie amunicja półpancerna, coś co brzmi absurdalnie, aczkolwiek w okresie międzywojennym tego typu nazwy stosowano. Była to amunicja stosowana przeciwko celom opancerzonym, ale z również działaniem odłamkowym. Wzór 1897. Najprawdopodobniej z takiej półpancernej amunicji strzelał Mieczysław Herod, kawaler Virtuti Militari, za doskonałą obsługę działa z nieszczęśliwymi dla Niemców skutkami. Jak się przed wojną miało działo 120 pocisków, to 4 razy po 5 były specjalne, były zapalające i były przeciwpancerne. I on strzelaliśmy przeciwpancernemu. Wystrzelałem swoje 5, drugi dział on mi przeniósł, trzeci przeniósł. I dopiero wtedy, jak zacząłem strzelać pociskami normalnymi, ryg natychmiastowy, to proszę pana, jak nie uderzał w pojazdy, to uderzał w drzewa albo bliżej i tam się robiło kłębowisko, powiedzmy, w tym miejscu. I może poza tym wystrzeliłem około 15 pocisków tych z rygiem natychmiastowym. A to nie były pociski przeciwpancerne, bo te przeciwpancerne wystrzelał pan wcześniej. Gdybym był od początku strzelał tymi pociskami, tylko kto to dziś wie. Było, no, broń pancerna, to wie pan, tą kluską trafić, to musi pan trafić.
A nawet jakby pan trafił w jakieś miejsce, no to przebije, a pojazd może, jak silnika nie uszkodzić, nawet jakby koło uszkodził, to może jechać jeszcze, bo będzie miał trzy koła inne. A te armaty wzór 97, co wystrzeliście z nich, to były 75 francuskie. Dobre były? Nie. One wygrały po pierwszą wojnę światową, ale drugi to już lepsze nasze były setki nawet. No były dobre, dla mnie to było coś nadzwyczajnego, ale jakbym później dostał 25 pounder angielska, to ta już była zupełnie inna. Pułkownik Bałos, który później był major wtedy, a później Bałos był w Krakowie, jako dowódca tego twierdzy Pszczyna, wysłał patrol oficerski. I ten patrol oficerski na tym odcinku widocznym, który był do Mielczyny, znalazł trzy pojazdy stojące. I te trzy są przypisane mnie. Kolejny Motoweteran Bazar już w maju. Więcej szczegółów na www.motoweteranbazar.com.